Witam was tutaj, cześć, cześć, widzę, że zapraszam was na taki inny odcinek co do Metta. Nie wiem, czy wiecie, 14 z nocy, 14 na 15 stycznia pojawiły się na stacji C21 Brudno pierwsza części co do naszej całej, tarczy TBM. Zostały przewidziane, macie tutaj oczywiście zdjęcia, jak to wygląda. Sama tarcza, no to wiadomo, będzie jeszcze się trochę składana, bo prawie przez najbliższy miesiąc będzie składana. Gdzie mniej więcej tutaj na przełomie marca i kwietnia ruszy dopiero jako pierwsza tarcza, zacznie kopać w kierunku, wiadomo, oczywiście Trockiej. Długość tunelu, no to jest tutaj, jak powiedzieli nam, mniej więcej 5787 metrów, co daje nam tych, wiecie, tych pierścieni, tych części, to jest około 3858, to jest naprawdę dużo. Cała maszyna waży 615 ton, będzie składana przez najbliższy miesiąc. Nic mi nie wiadomo o tym, że prawdopodobnie było jakiekolwiek wejście i można było je zobaczyć. Ja prawdopodobnie też niestety przy tym nie będę. Długość całej maszyny z całym panelem technicznym to jest około 100 metrów. Wysokość to jest 6,4 metra każda część. No i co dużo mówić, no mniej więcej wszystko wiecie. TBM oczywiście będzie pracować 24 godziny na dobę i będzie obsługiwała, co nowość, dowiedziałem się, 12-osobowa załoga, która będzie pracować na czterech zmianach. Oczywiście standardowo jest 16 par silników hydraulicznych, które tutaj całość to oczywiście utrzymują. Co to dużo mówić, w tym miejscu zacznie niedługo już pracę TBM Anna i TBM Maria. Jeżeli wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach z Mettem Warszawskim i nie tylko. Cześć!